Wyrzucone przez Bałtyk na brzeg foki zostały zauważone przez turystkę. Zobaczymy jakieś żyjątko, zwierzątko, podeszliśmy bliżej. Martwa foka. Przeszliśmy jakieś, nie wiem, pół kilometra dalej, następna martwa foka. Kobieta natychmiast powiadomiła służby o znalezisku. Była to ostatnia niedziela maja, miejscowość Sianorzęty. Jak się później okazało, martwych zwierząt było więcej. Morze wyrzuciło aż 35 martwych fok. To duża liczba, można powiedzieć, rekordowa w tym roku, czarny rekord na polskim wybrzeżu. Najwięcej martwych fok odnaleziono na plaży od Międzyzdrojów do Łeby. Pojedyncze sztuki były także na Mierzei Wiślanej i Półwyspie Helskim. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną masowego pomoru, choć eksperci mają swoje podejrzenia. Często zaplątują się właśnie w sieci, które, nie wiem, urwały się, zostały porzucone i duszą się, no bo jak wiadomo, jest to ssak, który potrzebuje tlenu do życia. Jedna z tych fok już, powiedzmy tak, po części był rozkład, natomiast ta druga, to widać było, że to jest takie dziecko w kurcze. W każdym razie widok jest naprawdę okropny. Szacuje się, że w polskich wodach pływa około 500 fok. Są pod ochroną. Martwe zwierzęta w większości były młodymi osobnikami. Każda foka to jest strata, to jest żal, to jest szkoda. Wypłynięcie martwych fok to najprawdopodobniej efekt sztormu, który uwolnił je z zaplątanych rybackich sieci. Artur Molenda, Wydarzenia.